You idiot! Dwuletni chłopiec dochodzi do siebie po tym, jak prawie został obiadem tego geparda w Cleveland Metro Park Zoo. Przenoszenie dziecka przez jakiekolwiek bariery bezpieczeństwa jest po prostu złym pomysłem. I nawet jeśli robią to gwiazdy, nie radzimy ich naśladować. Szczególnie jeśli po drugiej stronie znajduje się zwierzę, które może twoje dziecko zjeść lub potraktować jako zabawkę, której warto wypruć flaki. Dobra wiadomość to taka, że upadek był jedyną konsekwencją głupoty rodziców. Chłopczyk doznał jedynie kontuzji nogi. Gdy ojciec wskoczył, by go uratować, gepard nie był zainteresowany intruzami. To dobrze, bo te zwierzaki potrafią bardzo szybko biegać. Władze zoo planują wnieść pozew przeciwko rodzicom, którzy narazili dziecko na niebezpieczeństwo.